tvpodkarpacie.pl. Natalia Paździor, zwyciężczyni pierwszej polskiej edycji MasterChef Junior, gościła w galerii Wiwokrosno podczas trzeciego dnia wielkiego otwarcia. Posłuchajcie, kto w jej domu króluje w kuchni. Dzięki po prostu programów mogę tu być. Rozwijałam się dalej po nim. Spotkałam wiele cudownych osób i tak naprawdę program zmienił moje życie. Moje życie przewróciło się o 180 stopni. Wolisz gotować, przyrządzać się potrawy kuchni polskiej, czy też szukasz innych orientalnych smaków? Lubię przyrządzać kuchnię polską, ale jednak wolę taką kuchnię francuską, bardzo lubię kuchnię włoską, tajską. Tak naprawdę ja bardzo często czerpię pojedyncze jakieś potrawy, pojedyncze części potraw z różnych kuchni świata i tworzy się coś naprawdę innego, ale równie pysznego. Kto w Twoim domu rodzinnym króluje w kuchni? Pozwalasz komuś wejść do kuchni? Ciężko mi powiedzieć, tak naprawdę wszyscy, ja rządzę w kuchni, ale równie gotuje ze mną babcia, mama bardziej z obowiązku gotują, ja bardziej dla przyjemności, ale to kto najwięcej czasu spędza w kuchni, w ogóle kto tam najczęściej bywa, to raczej ja. Na pewno będę gotować, ale dla siebie, dla przyjemności, może zawodowo, sama nie wiem, zobaczymy. tvpodkarpacie.pl